Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry. To już 78. przegląd tradycjonalistyczny. Piotr Błaszkowski. Kamil Klimczak, witamy Państwa po świętach wielkanocnych, po odcinku specjalnym. Wracamy do tak zwanej szarej rzeczywistości. Szara rzeczywistość nas wita nie tylko aurą, która dzisiaj, jak nagrywamy, jest za oknem, jest mocno ponura, ale szara rzeczywistość właśnie zaczyna się bardzo ponuro. Jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek, no to tam jakby losy się ważyły, jeśli chodzi o księdza prałata Kneblewskiego, no ale niestety ostatecznie on zmarł w Wielką Środę o pierwszej w nocy. Ksiądz prałat Roman Kneblewski, wielki apologeta mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, wiadomość została potwierdzona i przez kurię, i przez moderatora kanału księdza prałata. Przez media społecznościowe przytoczyła się masa pożegnań i aż dziw, że ten indultowy kapłan wdarł się w duszę całego środowiska konserwatywno-tradycjonalistycznego. Wysoka, masywna postać i tupalny głos przebojem zapełnił prawicowy YouTube, tak jak i jego kanał od serca, co się tłumaczy z łaciny tuba cordis, zyskał wielu fanów. Miał to coś, tą charyzmę kapłańską, a było to powołanie późne, ale płodne duchowo. No i w mediach społecznościowych pojawiło się bardzo dużo osobistych, pośmiertnych wspomnień. Zacytujemy pewien osobisty wpis na Facebooku. Na pewno bez niego, jego działalności w bydgoskim Sacré-Cœur i ludzi, którzy tam poznali tradycję, nie byłoby dzisiaj kaplicy Bractwa Świętego Piusa X w Bydgoszczy. Ale mało kto wie, że nie byłoby tradycyjnego ośrodka w bydgoskim Sacré-Cœur bez Bractwa Świętego Piusa X. To w pałacu w Bajeżu, jeszcze jako proboszcz w Solcu Kujawskim, ksiądz Roman nauczył się odprawiania tradycyjnej mszy. Serdeczne kontakty z Bractwem utrzymywał zresztą aż do swojej śmierci. Kilka tygodni temu był na mszy świętej w bydgoskiej kaplicy Bractwa. No a jak w Bajeżu, to wiadomo, że jego nauczycielem był ksiądz Edward Wesołek właśnie z Bractwa. Ja tylko dorzucę, że no nie sposób przy okazji tej śmierci. No, wiemy, że no chorował już od dawna, ksiądz prałat na serce i w końcu na nie umarł, ale widać było, że ta działalność, którą miał, duża aktywność w parafii, ta aktywność YouTube'owa, to wiemy, że to zawsze tak podtrzymuje nawet ludzi bardzo schorowanych przy życiu, a niestety najpierw z chęci przypodobania się Gazecie Wyborczej i innym tego typu środowiskom, co ostatecznie nie wyszło, biskup Tyrawa odebrał mu parafię, najzupełniej zresztą bezpodstawnie. No ale potem w formalistycznych błędach utonęło postępowanie w Rzymie, w zasadzie na tym, że kuria nie dała kwitów, ksiądz prałat też ich nie miał, no to postępowanie jakby zostało zakończone, a biskup kolejny właśnie też z tchórzostwa, powiedzmy sobie wprost, z tchórzostwa przed też tymi środowiskami lewicowo-liberalnymi, u których, prawda, postacią nietykalną jest niejaki Owsiak Jerzy, zakazał mu na długi czas wypowiedzi publicznych i dopiero na parę tygodni przed śmiercią ten zakaz zdjął, więc no niestety ksiądz prałat moim zdaniem stał się w dużej mierze ofiarą po prostu paskudnego i bezczelnego tchórzostwa biskupów wobec bezczelnych środowisk lewicowo-liberalnych. I tyle. Właśnie nie ze wszystkimi poglądami świętej pamięci księdza Kneblewskiego można było się tam zgodzić, ale na pewno był ostatnim sarmatą III RP oraz wiernym komersem.
odegrał swoją znaczną rolę w powrocie tradycji właśnie w całej Polsce, nie tylko w Bydgoszczy, ale w całej Polsce przez swoją postawę, zaangażowanie oraz odwagę. No, ja nie pamiętam, żeby on przepraszał za swoje wypowiedzi, już tam nie chował się, nie kajał się przed tym Gazetą Wyborczą. Znam osobę, dziś No, w szacowną przeciwieństwie do matkę. swoich przełożonych. No, właśnie, właśnie, dokładnie. Znam taką osobę, dziś szacowną matronę, matkę pięciorga córek, co uważa go za duchowego ojca. No, ja natomiast miałem zaszczyt być jego pierwszym ministrantem na jego pierwszej mszy wszechczasów w Bazylice Bydgoskiej. No i organizowałem mu też wykład w Gdańsku. No i pogrzeb jutro, czyli w środę nagrywamy we wtorek, czyli w Oktawie Zmartwychwstania. No i właśnie, i podobnie jak z ojcem Huculakiem. Ojca Huculaka zgnębili współbracia, ale w liczbie tam powiedzmy 50, kilkudziesięciu pojawili się na takiej nomowej mszy pożegnalnej i jakby przyklep, jakby dając taką pieczęć, że my zwyciężyliśmy, my mamy rację. No i teraz nomowy biskup się tam zjawi się na mszy świętej księdza, co by nie powiedzieć, który odkrył mszę tradycyjną. No ale widać, to jest norma w kościele posoborowym. Ja tu No więc teraz, tak? tylko jeszcze dodam, że no, tutaj Klub Dmowskiego Bydgoski też wiele księdzu prałatowi O, zawdzięcza. właśnie. Kilka spotkań odbywało się właśnie w domu parafialnym parafii Najświętszego Serca, kiedy nią kierował ksiądz prałat. Były to spotkania bardzo udane. Leszek Żebrowski, Ireneusz Lisiak, więc bardzo, bardzo na plus. Tak, to jest rzeczywiście, to jest dlatego, no, żal rzeczywiście jest szczery po księdzu prałacie. No więc w zasadzie z tego, co powiedzieliśmy, możemy tylko przejść do ciemnych juczni, bo żeby tak trochę być w nastroju, organizowanie ciemnych juczni w Wielkim Tygodniu to jest pewną miarą sprawności środowiska, możliwości śpiewaczych w tradycyjnych kaplicach, no indulty korzystają z kościołów, gdzie tam mogą. No i ja zanotowałem takie ciemne jucznie. Oczywiście nie wiem, czy to jest pełny spis. Otóż FSPX Zgierzu, panie Kamilu, była ciemna jucznia w czwartek, tak, w Szarościach, bo to o godzinie 6. No w Krakowie to wiadomo, już w środowiskach tutaj powiedzmy indultowych, to było w Bazylice Najświętszego Serca przy ulicy Kopernika, to u jezuitów, zresztą wsparty utworami polifonicznymi w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Anonimus, dnia następnego w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Warszawski indult miał przez 3 dni w Kościele Świętego Antoniego Padewskiego w Szczecinie u księdza Pawła o właściwej godzinie, czyli 22, no bo to jest kościół rektoralny, czyli świętego Józefa, czyli gdzie on jest gospodarzem, więc decyduje o godzinach i tutaj akurat wszystko było, powiedzmy, prawidłowo. W kościele synodalnym, ale też, proszę Państwa, ale w kościele synodalnym, czyli dokładnie w seminariach, też tradycja ciemnych już nie zginęła. Ja się trochę dziwię, bo ja nie obserwuję to, co tam się dzieje, więc dla mnie to jest to pewne zaskoczenie, ale może to wcale tak nie jest. Otóż w seminarium sosnowieckim tym zorganizowano Wielki Piątek, Wielką Sobotę w Katrze Tedrze i w seminarium w Mińsku Mazowieckim też zorganizowali i zapraszali na Facebooku. No niby oczywista oczywistość, a jednak no, jest to dla mnie jakaś tam nowum. No, No i ale tu teraz trzeba dopowiedzieć, że to ponieważ posoborowy brewiarz jest zreformowany, to i ta ciemna jutrznia jest dużo krótsza, O, to już nie jest to. no W ogóle właśnie, to raczej, no właśnie. to ten chyba w Nowusie nie używa się tego świecznika 15-ramiennego, no bo on po prostu by nie miał już symboliki, bo przecież nie ma tam tylu psalmów. Nie ma tam 15. 14 tak naprawdę psalmów, bo 9 w Matutinum, 5 w Laudesie to zostało poskracane. To już nie jest to samo. Tak, to nie jest to samo. No i właśnie to jest tak.
Czy kościół posoborowy to jest ten sam, który znamy? No powiedzmy. Dobrze, proszę Państwa, teraz kwestia liturgii 5.5.5, czyli pre-5.5.5, jak to się mówi w skrócie, czyli przed reformy Piusa XII. Ona się rzeczywiście rozpowszechnia w środowiskach tradycjonalistycznych, ale indultowych. I proszę Państwa, no, w Gdańsku była, w Radomiu, w Kielcach, mam nadzieję, że czegoś nie pomyliłem i pewnie jeszcze gdzieś tam. Kto się nie pochwalił. Zresztą ciekawe, że Triduum Paschalne, którą nazwą operujemy, jest to nazwa nowa. Natomiast do reformy Piusa XII wcześniejsza nazwa Wielkiego Tygodnia to się nazywało Triduum Sakrum, także tak to się sprawy mają. Dobrze, proszę Państwa, teraz wiadomości już świąteczne. No, w Rzymie w obecności Franciszka przywrócił się znacznych rozmiarów wizerunek Chrystusa umieszczony przy ołtarzu podczas celebrowanej przez papieża Franciszka mszy na placu Świętego Piotra. No, on upadł na ziemię. Podobno Franciszek, jak tam piszą dziennikarze, nawet nie drgnął, oko mu nie drgnęło. W Sewilli natomiast nie odbyła się słynna wielkopiątkowy pochód, tak zwany Pasos, z drewnianych platform z umieszczonymi scenami wydarzeń Pasji Chrystusa. Powodem był olbrzymi opady deszczu. To jest coś ewenement, no ale można zinterpretować, czyżby miłosierdzie Boga dla ateistycznej Hiszpanii się już skończyło. Natomiast kardynał Berg spędził święta w seminarium ICRSS, czyli w Instytucie Chrystusa Króla Najwyższego Kapłanów w Gricigliano. No, ja to odebrałem, proszę Państwa, trochę jak deklarację sprzeciwu wobec Franciszka. Ty mi odbierasz pensję, emeryturę, tak? Mieszkanie w Rzymie, krętacko odpisujesz na Dubia, no to ja celebruję liturgię w tradycjonalistycznym seminarium, tak? No, piękne barokowe fotki mogą Państwo zobaczyć na stronie facebookowym. Zresztą kardynał tam nie jest po raz pierwszy, bo w lutym wyświęcił tam dwóch nowych księży seminarzystów. Natomiast doktor Taylor Marshall przeprowadził wspaniałą katechizację Wielkiego Tygodnia na swoim kanale, mając do pomocy twoje dwie najmłodsze córki. Oczywiście on takie zadawał pytania, one odpowiadały, co znaczy palma, dlaczego się uderza palmą tam i tak dalej. Oczywiście tam widać było, że córki trochę czytają tam z tekstu, który tatuś im nam napisał. No ale to jest właśnie piękny przykład odpowiedzialności świeckich za Kościół w dobie kryzysu. Oglądalność tylko 18 tysięcy, a szkoda, bo powinno, proszę Państwa, 18 milionów. I sądząc i czytając te komentarze wiernych angielskojęzycznych, to oni byli pod wrażeniem, że wiara przetrwa wtedy, kiedy rodzice będą po katolicku wychowywali swoje dzieci. A my po tych pozytywnych wiadomościach wracamy do Rzymu. Szykuje się Sobór Watykański III, zwany dla niepoznaki Synodem o Synodalności. O tym dużo pisze redaktor Paweł Chmielewski, który zamieszcza takie artykuły na PCH24. Synodalna rewolucja potrwa dłużej. Franciszek powołał 10 komisji synodalnych. Co przyniesie synodalna rewolucja jesienią 2024? Oto możliwe reformy. Powstanie stałe forum synodalności będzie umacniać synodalność Kościoła. Podano oficjalną datę finału synodu o synodalności. Co zmieni się w Kościele? I podrzucamy jeszcze film do analizy. Też redaktora Chmielewskiego. Wielka reforma Franciszka. Oto co planuje papież. No, krótko mówiąc, strach się bać. Strach się bać, proszę Państwa. No i już wiemy, że Franciszek powołał 10 komisji synodalnej, które wysmażą stosowne dezyderaty i propozycje, które zostaną wdrożone. Jak to się odbywa, to już tam arcybiskup Gądecki wytłumaczył, czyli przez manipulację. Czyli, no i teraz jakby podsumowanie, no będą istniały w takim razie dwa równoległe kościoły, kościół i antykościół. A ortodoksyjni i sprawiedliwi po prostu będą prowadzili ży życie równolegle do antykościoła. To jest trochę to, co mówiłem o doktorze Marszalu, tak? On jako świecki po prostu przekazuje tradycyjną wiarę, a Rzym równolegle będzie narzucał swoje
rozwiązania. No i gdyby tak się zastanawiać nad światem, mamy trzy zjawiska. Powszechną apostazję katolików i w ogóle świata postchrześcijańskiego, globalistyczne elity, które podważają obecne prawo naturalne, wprowadzając ucisk, by wymusić posłuszeństwo, oraz, no i tutaj jakby już podsumowanie podsumowania, toczącą się wojnę między kolektywnym Zachodem a ruskim mirem. No proszę Państwa, ja nie wiem, jak Pan Bóg to rozwiąże. Już nie chcę nawet już nikogo straszyć. Teraz dalej w Rzymie zostajemy. Tekst Roberto de Mattei o Sądzie Bożym nad światem, wygłoszony na konferencji 21 maja 2020 podczas internetowego Rzymskiego Forum Życia. Najpierw wprowadzenie. Nieskończona sprawiedliwość Boża objawia się w najwyższym stopniu w dwóch różnych sądach, jakie czekają człowieka okresu jego życia. Sądzie szczegółowym, któremu podlega każda dusza w chwili śmierci, i sądzie powszechnym, któremu zostaną poddani wszyscy ludzie w ciele i duszy po końcu świata. Teraz karanie narodów. To, co dotyczy ludzi, odnosi się też do narodów. Bóg nie jest nieobecny w historii, jest w niej również zawsze obecny swym bezmiarem. Nie ma takiego momentu w czasie stworzonym, w którym nie objawiłby on swojej boskiej sprawiedliwości i miłosierdzia nad wszystkimi narodami. Każde nieszczęście, jakie nawiedza narody w ciągu ich historii, ma swoje znaczenie, ich przyczyny czasami umykają nam, lecz pewne jest, że źródłem wszelkiego dopuszczonego przez Boga zła jest grzech człowieka. Święty Prosper z Akwitanii, uczeń świętego Augustyna, twierdzi, że często przyczyny Bożego działania pozostają ukryte i widać jedynie skutki. Jedno jest pewne, jakiekolwiek są przyczyny wtórne, przyczyną pierwszą jest zawsze Bóg i wszystko od Niego zależy. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, w jaki sposób Bóg osądza i karze zachowania różnych ludów i narodów na przestrzeni dziejów. Odpowiedź Pisma Świętego Teologów i Świętych jest jednoznaczna. Tria sunt flagellauibus dominus castigat. Wojna, zaraza i głód. Tymi trzema plagami wyjaśnia święty Bernardyn ze Sieny. Bóg karze trzy główne wady człowieka: pychę, rozwiązłość i chciwość. Pychę, gdy dusza buntuje się przeciwko Bogu, rozwiązłość, gdy ciało buntuje się przeciwko duszy, chciwość, gdy rzeczy stworzone buntują się przeciwko człowiekowi. Wojna jest karą za pychę narodów, epidemię za rozwiązłość, a głód za chciwość. Można postawić tezę, że covidioza jest zawsze, czy była zawsze ogarniającą niemoralność. I teraz dalej, znaki, po których możemy poznać, że sądy Boże są bliskie. W swoich kazaniach święty Bernard analizuje Psalm 119, w którym czytamy: dla Pana czas już jest działać, pogwałcili Twoje prawo. Psalm 119, werset 126, dodatek. I teraz w tym wyrażeniu psalmisty święty Bernard wyróżnia trzy momenty: tempus, czas, jakie miłosierdzie Boże daje ludziom na zmianę postępowania. W tym czasie Bóg udostępnia grzesznikom możliwość zawieszenia wyroku, uchylenia kary, odpuszczenia przewinienia, otrzymanie łaski. Bóg czeka, bo pragnie nawrócenia grzeszników. Czas oczekiwania może być długi, ale ma swój limit. Jeśli w tym czasie nie nastąpi pokuta, kara jest logiczna i konieczna. W drugim momencie Bóg przygotowuje karę dla zatwardziałych grzeszników. To czas, który wyrażają słowa flacendi domine, które, podsumowując, według świętego Bernarda, gorzką zemstę i surową karę Bożą, jeśli ludzie nie zechcą zmienić swojego postępowania. Kara natomiast jest aktem miłosierdzia Ojca. Nie pragnie on wiecznej śmierci grzeszników, ale aby żyli i poprzez doświadczenia, które im zadaje, wciąż stara się uzyskać ich nawrócenie. Jest to moment przyłożenia siekiery do korzenia drzewa, tak jak tu widzimy z Mateusza 3:10. Trzeci moment następuje, gdy przestępstwo jest już dopełnione. Dies perverunt legem tuam. Jest to godzina zapuszczenia sierpa i zbierania żniwa, jak mówi anioł w księdze Apokalipsy. Zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. To jest Apokalipsa 14:15. Jakie znaki wskazują, że zbiory są już dojrzałe? Święty Bernard wymienia ich siedem. Pierwszy, że popełnia się wiele straszliwych grzechów, jak w Sodomie i Gomorze. Dwa, że grzech popełniony jest z pełną świadomością i świadomą zgodą. Dwa, że grzechy te popełniają złe narody. Cztery,
że dzieje się to publicznie i w bezwstydny sposób. 5. Gdy dzieje się to w całym przekonaniu serc grzeszników. 6. Gdy grzechy popełniane są z uwagą i zacięciem. 7. Gdy to wszystko dokonuje się w sposób ciągły i trwały. No i teraz pytanie. Pasuje do świata? Pasuje. I tutaj odsyłamy do Państwa do całego tekstu. Świetny tekst to jest Roberto de Mattei, Sąd Boży w historii. I jakby w komentarzu polecamy na PH24. Doktor Paweł Milzarek, redaktor naczelny Christianitas, w rozmowie z Pawłem Chmielewskim mówi o tym, do czego powołany jest biskup w kościele i jak może przeciwstawiać się błędom w nauce innych ludzi kościoła. I to w kontekście rozsyłanej po świecie broszury, co biskup robić powinien. To jest też ciekawy materiał. A z kolei kanał Mess of Ages prowadzi również portal latinmass.com z lokacjami z mszy trydenckiej. Według tego zbioru mamy Bractwo Świętego Piotra 175 miejsc, Instytut Chrystusa Króla 62, Bractwo Świętego Piusa 446, ale to na pewno nie jest liczba pełna, bo wiemy, że na przykład niektórych kaplic, dajmy na to w Polsce, brakuje i niektórych misji, ale to jest też statystyka bardziej szczegółowa. 19 przeoratów, 120 kaplic, szkół średnich, różne szkół szkoły, średnich. tak, 8, 14 to są chyba szkoły podstawowe i Podstawowe, tak. dwie szkoły średnie, 295 innych miejsc, 676 miejsc diecezjalnych, 48 inna wspólnota, 34 inna wspólnota parafialna, 1 to znowu jakaś szkoła, 13 innych, 16 uniwersytetów, 10 jeszcze w ogóle pozostałych, czyli, a tam to były podzbiory, jeśli chodzi o diecezjalne tam, tak, i 10 to inne, czyli na przykład prawdopodobnie klasztory. Tak, tak, bardzo proszę Państwa, ciekawy wykaz, także no, można sobie poanalizować. No ja właśnie tak sobie zacząłem przeglądać i proszę Państwa, okazuje się, że w USA ocalono minimum 3 polonijne kościoły przed dewastacją modernistyczną. To były w ogóle piękne kościoły, więc nie tylko świętego Jana Kantego w Chicago, tam gdzie działa biurytualna wspólnota kanoników, ale również świętego Stanisława w Milwaukee, to już kiedyś o tym chyba nawet mówiliśmy, i jeszcze odkryłem, że Matki Boskiej Częstochowskiej w Marysville, tak, w stanie Indiana, tak? Pokazujemy screen, a kościołem zarządza tutaj instytut. Mamy i drugi kościół świętego Stanisława Winona w Minnesocie, no ale tam jest akurat msza święta w kaplicy. Także ja się cieszę, bo po prostu ten wspaniały wysiłek Polonii, która, jak było w ogóle takie przysłowie w Stanach, że Niemcy emigranci budują browary, a Polacy budują kościoły, więc dobrze, że przynajmniej ocalały te wspaniałe, no, świadectwa naszego narodu, co by nie powiedzieć. A tymczasem ciekawostka pielgrzymkowa z Wysp Brytyjskich. Wpis Mikołaja Kwideckiego. Witam, organizuję brytyjski oddział do ogromnej, wspaniałej pielgrzymki Chartres-Paryż w tym roku, w weekend zesłania Ducha Świętego, i pytam, czy jest chęć organizowania polskiego oddziału, mogę pomóc. Jeśli nie będzie wystarczająco osób, zapraszam chętnych do brytyjskiego, który zwykle ma też sporo Amerykanów, Kanadyjczyków, Australijczyków i tak dalej. 108 km w 3 dni, około 8 tysięcy pielgrzymów. Pielgrzymki Bractwa Wielkiej Brytanii i tak mają zwykle 30-55% Polaków i tak tam reklamują się po polsku. No proszę Państwa, gdziekolwiek jesteście Państwo, gdzie nas słuchacie, możecie się tam zgłaszać. Teraz proszę Państwa, wiadomości seminaryjne jeszcze z Wielkiego Postu. Otóż w niedzielę sześćdziesiątnicy w Zeitzkofen odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego inaugurujące kolejny etap rozbudowy gmachu seminarnego.
Zrobił to biskup Alfons de Galarreta, który przybył na uroczystość właśnie udzielenia konsury i niższych święceń duchownych. Wkroczył na plac budowy na czele wspólnoty seminaryjnej, aby prosić o błogosławieństwo Boże dla tej tak szeroko zakrojonej i ważnej inicjatywy. Plac budowy znaczą hałdy wykopanej ziemi i wielki dół za Albertinum, to jest budynek, był jeden z budynków seminaryjnych. No i kazanie, które wygłosił w tych dniach biskup Galarreta, uwypukliły znaczenie, jakie dla odnowy całego kościoła ma odbudowa katolickiego kapłaństwa. I to czytamy ze strony polskiej FSPX. No ale też mamy taką fotkę tutaj, z którą to puszczamy. Tym razem brat Klaus już działa w stolarni i przygotowuje łóżka dla nowych seminarzystów, właśnie co widać na tym zdjęciu, czyli brat Klaus nie próżnuje. Już. No tak. No także widać, że przygotowania na nowy rocznik już są. Ciekawostka. W Wielką Środę ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrière, ksiądz polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, zapytany został telefonicznie przez jednego z widzów w popularnym programie na YouTubie Strefa Zero, prowadzonym przez Roberta Mazurka, o swój stosunek do tradycji katolickiej mszy trydenckiej. Wypowiedział się pochlebnie, nawet stwierdził, że jeśli go ktoś poprosi i będzie potrzeba duszpasterska, to chętnie się nauczy odprawiać i będzie celebrował po staremu. Oglądalność tego materiału 150 tysięcy wyświetleń, więc no widać powoli wchodzimy chyba do mainstreamu. Tak, do mainstreamu. A zresztą powiem Państwu, że właśnie ksiądz jest zaprzyjaźniony z redaktorem Mazurkiem, który zresztą się przyznał, że chodził w młodości do jezuitów i mu powiedział, że się czuje wychowankiem jezuitów, cokolwiek miałoby to, by to znaczyć. Czyli no jest po prostu, no, jest Polakiem. No, co by to, nawet redaktor Mazurek, sądząc po nazwisku i po tym, co mówi, jest Polakiem. Dobrze. Teraz proszę Państwa, i coś teraz dla dzieci. Wspomnę, otóż ukazała się, ale niestety za oceanem, książeczka Marcel powiedział tak. Ona jest pod linkiem linktr.ee Marcel Seitz D. Jest, tak? To kto się nazywa. Proszę Państwa, jest autorem Rosie Maria Muzy, która napisała treść, ale jej dwie małe córki, czyli Eliza i Emily, ilustrowały ją, tak? No i akurat książka reklamował Kennedy Hall, który w ogóle był wzruszony tą pozycją i powiedział, że jego z kolei dzieci ją bardzo dobrze przyjęły, czyli możemy tylko zachęcić jakichś wydawców, tradi wydawców w Polsce o podobną lekturę, albo po prostu może wydanie polskie. Idziemy dalej, proszę Państwa. W statystykach chrztów wielkanocnych dla całego Kościoła, za Christianitas cytujemy. W tym roku we Francji ponad 12 tysięcy osób dorosłych i młodzieży przyjmie podczas liturgii Wigilii Paschalnej sakrament Chrztu Świętego. Diecezje Francji, podobnie jak w ubiegłym roku, odnotowują gwałtowny wzrost liczby katechumenów. W 2023 wyniósł 28%, teraz ponad 30% łącznie w tym roku. W Wielkanoc ochrzczonych zostanie 7 tysięcy dorosłych, ponad 5 tysięcy nastolatków. To jest tylko uczniów szkół średnich, szkół podstawowych. Uczniowie nie są uwzględniani w badaniu. Katechumeni są coraz młodsi. 36% nowych katolików to osoby w wieku 18-25 lat, zwłaszcza studenci. Nie wiemy, ile z tego jest w tradycyjnych bractwach, ale możemy się domyślać, że spory odsetek. Mamy też fotki ze chrztu Tammy Peterson, żony Jordana Petersona. On sam dostał błogosławieństwo od kapłana, kiedy żona przystąpiła do Komunii Świętej. Została nawrócona dzięki kanadyjskiemu Opus Dei. Tak, proszę Państwa, i na tym jeszcze uzupełnię, że na tym zdjęciu nie widać, czy komunia została na rękę. No i to jest właśnie jest problem, czy te Opus Dei kanadyjskie to bardziej modernistyczne, czy może mniej modernistyczne, no ale może się tam z czasem dowiemy. Ja też tu też powiem, że w tym informacji o tych chrztach we Francji podano, że tych katechumenów pociągnęło piękno liturgii.
No to chyba piękno liturgii to tylko w bractwach tradycjonalnych, a nie na francuskim nowusie, więc to taka ciekawostka. I teraz dobrze, proszę Państwa, no już co po niektórzy, no ja na pewno już jestem myślami o planach wakacyjnych. I proszę Państwa, podano termin trzeciego ogólnopolskiego konkursu chorału gregoriańskiego we Wrocławiu, który odbędzie się 14-20 lipca. Trzy poziomy wiedzy, tak nazwijmy, trzy poziomy wiedzy tych, którzy przybędą. Więc wykładowcami są z Tyńca na przykład ojciec Karol Seretwicki, oprócz tego profesor doktor habilitowana Marta Kierska-Witczak i Łukasz Czartowski, który jest oczywiście tam spiritus movens z całego tego kursu. I na koniec o pieniądzach zareklamujemy platformę zakupową Funny Money. Dlaczego? Bo tam można wesprzeć Bractwo Świętego Piusa X. Kiedy się robi zakupy przez internet, wchodząc do swojego sklepu, na przykład na Allegro, przez odpowiedni link, to wtedy jakiś tam procent zasila konto fundacji. Jak podaje tutaj, podano na Facebooku, zebrano już w ten sposób prawie 18 tysięcy złotych. Prośby o kaplicę dochodzą z całej Polski, mury się pną do góry, więc warto wesprzeć, no bo w ten sposób tak naprawdę nic nas to nie kosztuje, a pieniądze płyną. No, a pieniądze płyną tak jak nasze modlitwy, proszę Państwa. Mamy radosny czas oktawy zmartwychwstania. Życzymy Państwu wszystkich łask, obfitości i żeby misje przekształciły się w kaplicę, a tam, gdzie nie ma misji, żeby misja powstała. No i to tyle, proszę Państwa. Kończymy ten przegląd. Kamil Klimczak. Piotr Błaszkowski z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo. Prosimy o kciuki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wsparcie kanału. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.